Będzie o tym, skąd wiedzieć, co i jak robić. Bartosz bardzo fajnie przedstawił nam na początku takie sytuacje, i, w których uczestniczył, w których widział, jak szybkie iterowanie i szybkie zderzanie swojego produktu, swojego prototypu z rzeczywistością pokazuje, w którym miejscu takie modele mentalne, nasze doświadczenie zaczyna nam przeszkadzać i zaczyna nas powodować, że nie widzimy wszystkiego, co powinniśmy widzieć. O tym będzie jeszcze więcej dzisiaj podczas tej auli, ale ja chcę się skupić na trochę na filozofii, bo ja zderzałem się już z wieloma produktami przez te parę lat, które dotykały dużej grupy Polaków, którzy mają smartfony. I jedną z takich podstawowych rzeczy, które widzę jako część wspólną tych wszystkich projektów, jest kwestia tego, jak product owner, też już wcześniej wspomniany, jak powinien podejmować decyzje. I skąd powinien wiedzieć, czy podejmuje dobre decyzje? Co to w ogóle znaczy, że decyzja jest dobra? Więc jak dochodzę do tego tematu, to już to ma mało wspólnego z user experience tak naprawdę. To już jest trochę bardziej abstrakcyjny temat i bardziej filozoficzny temat. Natomiast w mojej ocenie jest bardzo istotny, bo to, o czym teraz będziemy mówić, to nie jest jakieś nowe odkrycie. User experience nie jest czymś nowym, zarządzanie produktami nie jest czymś nowym, zarządzanie nie jest niczym nowym. To, o czym teraz rozmawiamy, to są rzeczy, o których filozofom się śniło już bardzo dawno temu i oni o tym mówili. W zupełnie innym aspekcie, ale też związanym z poznawaniem tego, co jest naszą rzeczywistością, jak możemy rozwiązywać swoje problemy. A więc porozmawiajmy trochę o tym, co znaczy, że coś jest dobre. Skąd wiem, że podejmuję dobrą decyzję? Bo czy w ogóle problemy, które chcę rozwiązać swoimi narzędziami, swoim doświadczeniem, swoimi rozwiązaniami, prototypami, czy są w ogóle dobre problemy do rozwiązywania? A więc co to znaczy dobre? Przede wszystkim nasz świat nie jest binarny. Nie jest podzielony między to, co jest dobre, i to, co jest niedobre. Mamy dużą skalę szarości pośrodku i nic, co jest na tych skrajnościach, nie istnieje tak naprawdę. Rzeczy nie są jednowymiarowe czy dwuwymiarowe. Mamy o wiele więcej tych wymiarów i ta skala jest o wiele szersza. W związku z tym tak naprawdę to, co jest dobre, to jest to, co jest odpowiednie z punktu widzenia potrzeb. I patrząc na to z tej perspektywy, jeśli chcemy dowiedzieć się, co jest naprawdę dobre, możemy stosować jeden z modeli mentalnych, zwany dekompozycją kartezjańską, Kartezjusz. I on miał bardzo proste podejście do tego. Jeśli mamy dużą rzecz, duży problem, dzielimy to na wiele mniejszych rzeczy. Możemy to te mniejsze rzeczy zmierzyć, jeśli ta duża jest zbyt nieoczywista, zbyt trudna do określenia, do zmierzenia, do zważenia. Możemy to podzielić na wiele mniejszych elementów i zobaczyć, czy jesteśmy w stanie zmierzyć te mniejsze rzeczy. Jeśli jesteśmy w stanie zmierzyć wszystkie mniejsze rzeczy, jak je do siebie dodamy, wychodzi nam duża rzecz. Proste, nie? Niestety okazuje się, że możemy wchodzić bardzo głęboko w to definiowanie. Możemy na przykład, niestety, w sumie to może istety, możemy dekomponować rzeczy takie jak miłość. Tom Gilb, twórca metodyki i twórca narzędzia Impact Estimation Table, z którego ja korzystam do podejmowania decyzji, kiedyś wziął się za ten problem intelektualnie i filozoficznie. Czy da się zmierzyć miłość? I zadał to zadanie swoim studentom i oni mu odpowiedzieli, wypisali listę wszystkich rzeczy, robiąc dekompozycję kartezjańską, które wchodzą w pojęcie miłości. I to jest między innymi opieka, dzielenie się, respekt, komfort, przyjaźń, seks, zrozumienie, zaufanie, wsparcie. Jest dużo tych elementów, które trochę są do siebie podobne, trochę na siebie nachodzą i w sumie dają takie poczucie tej miłości. Natomiast możemy wziąć sobie taką rzecz, którą zdefiniowali jako całośność i możemy sobie się zastanowić, ile na przykład takich pocałunków w ciągu dnia powinniśmy mieć, żeby to było dla nas akceptowalne i ile powinniśmy mieć jako cel, żeby wiedzieć, że tą jedną definicję spełniamy. I jak wystarczająco dużo elementów tej układanki sobie zdefiniujemy w ten sposób, zważymy w ten sposób,
i później to damy do siebie, to może się okazać, że możemy zdefiniować miłość. W ten sposób można sobie definiować produkt także. I to jest między innymi rzecz, którą ja robię na co dzień. Siedzę w tabelkach i sprawdzam, którą rzecz powinniśmy zrobić. Czy to jest startup, czy to jest duża firma, niezależnie od sytuacji, czy to jest jakaś decyzja życiowa, możemy sobie podzielić te potencjalne drogi, którymi możemy pójść, na parę różnych przykładów, jak tutaj są w tych kolumnach, i zastanowić się, który z tych przykładów najlepiej wpływa na wartości, o które nam chodzi. Natomiast nie chcę was tutaj zanudzać tą tabelką, bo o tym można sobie chętnie porozmawiam później, bo bardzo ten temat lubię. Natomiast chciałbym wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz na ten temat. Jest pewien problem z tym podejściem. Wprawdzie on jest bardzo dobry do zarządzania. Problem polega na tym, że to podejście zakłada, że wszystko jest deterministyczne. A to jest błąd. Przez determinizm rozumiemy sytuacje, w których jesteśmy w stanie wiedzieć, wiemy o tym, że pewne rzeczy się powtarzają. I Karl Popper, jeden z najważniejszych filozofów w mojej ocenie w ogóle, a już szczególnie ostatniego wieku, twórca w ogóle falsyfikowalności naukowej, on podzielił rzeczywistość, albo podzielił tak definicyjnie rzeczywistość na dwa oddzielne worki. Pierwszy worek to są rzeczy, w których wszystko jest powtarzalne. Za domena Kartezjusza, o którym mówiłem przed chwilą, i Gilba. Weźmiemy sobie całość, rozłożymy na części pierwsze, złożymy to z powrotem, mamy znów tą samą całość. Rzeczy są przewidywalne, jak w zegarku. Jeśli wszystkie elementy zegarka działają, to ten zegarek będzie pokazywał tą samą godzinę co 24 godziny. Wszystko jest deterministyczne i się powtarza. Jest jednak drugi worek, druga dziedzina, druga domena, którą tą pierwszą nazywał domeną zegarów, a ta druga jest domeną chmur. Chmury nie są deterministyczne. Nie jesteśmy w stanie wziąć konkretnej chmury i przewidzieć, jak ona będzie za chwilę, za godzinę, za pół godziny, za sekundę nawet. Ruch elementów w tej układance, w tej chmurze, powoduje, że pojawiają się tak zwane, i to jest jedno z moich ulubionych słów, bo ciężkie do przetłumaczenia, emergentne właściwości. Właściwości, które pojawiają się w systemie w momencie, w którym je widać dopiero w momencie, w którym elementy tego systemu zaczynają się ruszać. I ruszają się w sposób niedeterministyczny, nieprzewidywalny, więc jak te wszystkie elementy zaczynają się ruszać, to pewne cechy zaczynają się pojawiać. I tutaj pojawiło się pytanie, jak ja myślałem o tym całkiem dużo i zderzałem to właśnie z takimi moimi rozterkami produktowymi, schodząc już trochę bardziej na ziemię, zacząłem się zastanawiać nad tym, czy te rzeczy, które ja robię, czy te produkty, które robię, w której są domenie? Powtarzalności czy tej złożoności? Czy ja, jeśli jestem w stanie podjąć jakąś decyzję w jednym moim produkcie, załóżmy w Pizzy Portal, to czy jak jestem później w Itaxi i podejmuję tą samą decyzję, czy ona przyniesie te same efekty? Albo czy mogę przynajmniej liczyć na to, że jest gdzieś w tej samej skali i przynajmniej jest to przewidywalne w jakimkolwiek zakresie? Czy może jednak nie? Czy może jednak każdy przypadek jest oddzielny, jest tak dużo złożonych, tak duża złożoność, tak dużo ruchomych elementów, że ciężko jest to przewidzieć? I na tym ten temat był też wzięty na barki przez Dave'a Snowdena, bo on pociągnął ten temat jeszcze dalej, już w zakresie też zarządzania, i on sobie założył, że można myśleć o tej złożoności z perspektywy tego, jak człowiek to widzi, jak obserwator to widzi i w jakiej jest sytuacji. Różne sytuacje wymagają różnych metod określenia tego, co jest złożone, a co nie jest złożone. I on to podzielił na cztery główne kategorie. To są proste, skomplikowane, złożone i chaotyczne. Ta metodyka nazywa się Kinefin. Polecam sobie poczytać o tym gdzieś w internecie, bo to jest rzecz, która do tej pory jest dla mnie absolutnie fantastyczna, ale też bardzo trudna do takiego intelektualnego rozłożenia na części pierwsze. Te cztery domeny, o których on mówił, to są
to jest domena prosta, w której to, jak powinniśmy działać, to jest best practice. Mamy jedną słuszną drogę. To jest jasna korelacja między włożoną energią a efektem końcowym. Gdy pracowałem przy Pizzy Portal, mieliśmy problem ze stroną mobilną i ta strona dla pewnego typu telefonów z Androidem nie wyświetlała się dobrze. Prześledziliśmy cały proces zakupowy na tym telefonie. Okazało się, że był element, który zasłaniał przycisk kupuj czy też koszyk i wystarczyło usunąć ten element, przejść przez ten proces takiego testu własnoręcznego, żeby rozwiązać problem. Usunęliśmy ten element, można było kupować, konwersja skoczyła trzykrotnie. Wielki sukces. Nic wielkiego, jeśli chodzi o sam proces wymyślania tego rozwiązania. Następnie mamy problemy, które są skomplikowane. To jest domena tak zwanego good practice. To jest miejsce, w którym nie ma prostej ścieżki. Te ścieżki są poplątane, tak jak węzeł gordyjski. I my musimy mieć konkretne podejście i proces, żeby tę sytuację rozwiązać. To jest miejsce, w którym znajdują się metodyki i frameworki takie jak Lean, jak robienie MVP, jak Agile, jak Agility generalnie, jak Kanban, jak Scrum i tak dalej. Mamy proces, wierzymy w to, że proces nas uratuje. Nie wiemy, jaki jest efekt finalny, bo zaczynając projekt, bo rzeczy mogą się zmieniać z czasem. Natomiast mamy pewną wiedzę ekspercką, mamy jakieś doświadczenie, wiedzieliśmy, czego się spodziewać mniej więcej i pracujemy nad tym, żeby osiągnąć satysfakcjonujący efekt. Tak robiliśmy Pizzę Portal wersję 3. Tam było mnóstwo skomplikowanych elementów na siebie nachodzących. Mieliśmy mnóstwo stakeholderów, interesariuszy, którzy część z nich była w Berlinie, część była w Szwecji, część była w Łodzi, część była w Warszawie. Mieliśmy różne zespoły, które miały trochę inne motywacje. Musieliśmy zrobić bardzo duży redesign i jednocześnie zmienić bazę danych, żeby nie duplikować danych w środku. Generalnie sporo problemów, ale przy odpowiednim planowaniu, po odpowiednim poukładaniu tego całego procesu i takiej przewidywaniu, co nas czeka po drodze, byliśmy w stanie z tego wyjść, jakoś tym nawigować i dojść do dobrego końca. Mamy trzecią domenę. To jest domena problemów złożonych. I tutaj nie ma dobrych odpowiedzi. Nasze wcześniejsze doświadczenia mogą nam się przydać, ale niekoniecznie. To, co robiliśmy do tej pory, może się udać, ale w sumie nie wiemy, czy faktycznie tak się stanie. To jest trochę loteria. To jest miejsce, w którym podręczniki, frameworki, dobre rady już nie wystarczają. To jest miejsce, w którym trzeba wytaczać swoją własną ścieżkę i małymi krokami patrzeć, co działa, co nie działa. I posuwać się mozolnie do przodu. Tutaj pojawiają się te własności emergentne, o których wspominałem wcześniej. To jest chociażby przy Itaxi 3, to był redesign aplikacji mobilnej, całkiem duży. Jedną z takich zakładów, które sobie założyłem, było to, że ograniczenie liczby czy liczby funkcji, które są w aplikacji, jak filtry chociażby, spowoduje, że liczba kursów podskoczy. Będzie mniejszy tak zwany cognitive load, czyli ilość informacji do przetworzenia przez użytkownika. Cały proces będzie krótszy, więc będzie więcej kursów. To się faktycznie udało, ale to był jeden wielki zakład. To nie było pewne. Bo mieliśmy użytkowników, którzy byli przyzwyczajeni do danego procesu. Mieliśmy też na to nałożony bardzo duży problem związany z tym, że pracowaliśmy w takim tak zwanym marketplace, w którym mieliśmy mnóstwo elementów nachodzących na siebie, których ciężko było wyliczyć, czy faktycznie ta aplikacja, jej zmiana cokolwiek daje, bo w grę wchodziła sezonowość, w grę wchodziły korki, deszcz, czy generalnie warunki atmosferyczne, czy też miasta, w których ta aplikacja działa, czy też dostępność floty, to czy są jakieś koncerty, czy jakieś mecze i to wszystko wpływało i nakładało się na te dane, więc
Można było się z nimi tak trochę kręcić w kółko i odpowiadać sobie na każde zadane pytania w każdą możliwą stronę i udowodnić to tymi danymi. Czwarta domena to są problemy chaotyczne i sytuacje chaotyczne. I to jest rzecz, którą ciężko jest zdefiniować. To jest tak zwany novel practice. To tutaj nie ma miejsca na wytyczanie swojej ścieżki. Tutaj nie ma miejsca na dywagacje. Stąd po prostu trzeba spierdzielać jak najszybciej. Nic innego tutaj nie można doradzić. To są kryzysy, to są wypadki, to są sytuacje, których nie dało się przewidzieć w żaden sposób. To są... Nowojorska policja ma taką ściągę, właśnie zrobioną przy okazji Kenefina. I sytuacje chaotyczne to są właśnie strajki, to są nielegalne zgromadzenia ludzi, to są tego typu sytuacje, które potrafią się bardzo szybko rozrastać do ogromnych wielkości i niewiele z tym można zrobić, jeśli się tego nie stłamsi bardzo szybko i nie rozpocznie się akcji już teraz, bo inaczej nie da się już tego kontrolować. Więc to jest miejsce, w którym akcja jest potrzebna do tego, żeby przesunąć tę sytuację w jakąś inną domenę. Na środku jest nieporządek, czyli sytuacja, w której nie jesteśmy w stanie zdefiniować, która domena w ogóle wchodzi w grę w danym momencie. I teraz czas na odpowiedź na tytułowe pytanie. Zostały mi 4 minuty, powinienem zdążyć. W jaki sposób podejmować dobre decyzje? Jeśli chcecie podejmować dobre decyzje, to najpierw trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, w której domenie znajduje się problem, który chcemy rozwiązać. Jeśli mamy sytuację chaotyczną, potrzebna jest akcja. Jeśli mamy problem, który jest złożony. I teraz jeszcze tą akcją jesteśmy w stanie zdegradować problem z chaotycznego na złożony. Bo jesteśmy w stanie zobaczyć pierwsze efekty tej akcji. Jeszcze nie wiemy, czy one są ze sobą powiązane, ale mamy jakiekolwiek informacje. Jeśli mamy problem, który jest złożony, to wtedy musimy zaufać swojej intuicji i działać na bazie tego, co nam ona podpowiada. Jeśli jesteśmy w stanie zdegradować problem do poziomu skomplikowanego, to jest miejsce na analizę, na tabelki, na liczenie impaktu, na statystyki. Jeśli mamy problem prosty, rzeczy zaczynają być proste. No i idea jest taka i cel jest taki, żeby przesuwać się w tych domenach do jak najprostszych problemów. Kilka uwag na koniec, jeśli chodzi o to. Dwóch bardzo znanych polskich filozofów. Bądź uprzejmy mieć wątpliwość. Te rzeczy, o których teraz mówię, trzeba brać pewną dozą krytycyzmu i także sytuacje, które was spotykają. Takie krytyczne podejście i wątpliwości trzeba mieć cały czas i sobie te pytania ciągle zadawać. Gdzie jestem z tym problemem, który właśnie próbuję rozgryźć i czy w ogóle jest sens go rozgryzać? Ale z drugiej strony to krytyczne podejście jest także ogromną wartością, którą można dać w organizacji, w firmie, w zespole. Bo jakoś tak mi wyszło z mojego doświadczenia, że najciekawsze są te miejsca, w których ścierają się sytuacje, w których wydaje nam się, że wszystko jest okej, wszystko jest w porządku, ale jednak jeśli ktoś jest krytyczny i zacznie szukać pod tym porządkiem, pod tą taką powierzchownością tego kryzysu, tego chaosu, on pierwszy to tam zauważy i pierwszy będzie w stanie na to reagować. Natomiast z drugiej strony, w momencie, w którym w ogromnym chaosie zaczyna być widać jakikolwiek porządek, przewidywalność, jakieś wzorce, to jest miejsce, w którym można zbudować dużą wartość, biznes i pewną satysfakcję z tego, że zrobiło się naprawdę fajną rzecz. Druga uwaga. Coś, co odkryłem ostatnio i jestem tym zafascynowany, czyli resulting problem. Biorąc to wszystko pod uwagę, to co wam teraz mówiłem, można by dojść do wniosku, że kurczę, temat jest rozgryziony, nie? Jakby co tu więcej wymyślać i teraz wszyscy będą podejmować dobre decyzje. Ale to nie wystarczy.
Bo jeszcze jest ten element szczęścia lub nieszczęścia i możecie robić naprawdę najlepsze możliwe rzeczy i podejmować najlepsze możliwe decyzje, ale jak nie weźmiecie pod uwagę tego szczęścia i nieszczęścia, to nie jesteście fair wobec siebie. Co to jakby, idąc tym dalej, co to oznacza? No tyle, że jeśli odnieśliście jakiś sukces, to musicie pamiętać o tym, że ten sukces nie jest wasz tylko. To jest kwestia szczęścia. Mamy taką niesamowitą umiejętność jako homo sapiens do tego, żeby przypisywać sobie zasługi za wszystko, co nam się udało i obwiniać wszystkich dookoła za rzeczy, które nam się nie udały. Więc pamiętajcie o tym, że rzeczy, które wam się najbardziej udały, nie są tylko wasze, a rzeczy, które wam się... Ale żebyście się też nie wpadli w depresję, rzeczy, które wam się najbardziej nie udały, nie są tylko wasze. Jest duży element szczęścia i nieszczęścia w tym wszystkim i trzeba to wziąć pod uwagę. Jeszcze jeden filozof na koniec, który to bardzo ładnie podsumował. Jest bardzo możliwe, że nie popełnicie żadnego błędu i ciągle przegracie. To nie jest słabość, to jest po prostu życie. Dziękuję bardzo. Marcin Zaremba, bardzo dziękujemy. Ja wiedziałam, że kiedyś przyjdzie ten dzień, że poczuję, że moje filozoficzne studia na Auli się też przydadzą. Dzięki temu z pełnym zrozumieniem, mam nadzieję, wysłuchałam twojej prezentacji. Nie wiem, czy spodziewaliście się takich filozoficznych wątków, ale jest okazja, żeby zadać pytania. Cześć Marcin. Cześć Ala. Chciałam się zapytać, jak angażujesz stakeholderów w zależności od tego, w jakiej domenie jest problem? Wow. Chciałeś, to masz. Okej. Okay. Znaczy ta dwie części moja odpowiedź, znaczy może mieć dwie części. Pierwsza jest tak zwana white hatowa, czyli tak jak powinno być i tak jak powinno się robić. To jest po prostu mówić o tym, jak duża niepewność nas czeka przy robieniu danych rzeczy. Co na to metody, w tym impact estimation, które pokazywałem, można określić sobie coś, nazywa się confidence level. Czyli nasza pewność, że w taki sposób oceniamy powiedzmy przychód, jaki dostaniemy z robienia danego feature'a, będzie tak bardzo wysoki. I to można sobie jakiejś skali określić. Tylko to jest trudna rzecz intelektualnie i bardzo ciężka procesowo, żeby przez to przejść. Więc druga sprawa jest taka, że jakby druga część mojej odpowiedzi to jest tak zwany bardziej grey hat albo nawet black hat podejście, czyli że ta złożoność nie do końca jest ich problemem. To jest mój problem. I moim problemem jest moim problemem jest znalezienie narzędzi na to, żeby tą złożoność zmniejszyć. I to jest moja odpowiedzialność i moja i także władza na to, żeby przy tym pracować. Ale jest jeszcze kwestia taka, że staram się jak na to dobrze odpowiedzieć, że najważniejsze jest nie dawać poczucia, że jest się pewnym swoich rozwiązań. Żeby je krytykować tak, że jeśli ma się już poczucie, że znalazło się najlepsze możliwe rozwiązanie, to jednak czuć, że są jego minusy. Nawet jeśli nie są jeszcze odkryte, to móc o nich powiedzieć i jasno określić. Bo jakby zauważyłem, że o ile pierwotnie wydawało mi się, że to jest pewna oznaka słabości, że nie mówi się o problemach, rozwiązaniach, które chcemy zrobić, bo wydaje nam się, że jest najlepsze możliwe, więc po co myśleć o tych negatywnych stronach i tym, co może się w nim nie udać. Natomiast im dłużej pracuję i im więcej doświadczenia jakby z ludźmi, którzy są bardziej doświadczeni, to widzę, że ta niepewność, że im ludzie mają większe doświadczenie, tym mają większe umiejętność pracy z niepewnością. Więc mówienie o niej, o tej niepewności i o tym, że nie wiemy do końca, jak rzeczy wyjdą, jest bardzo dobrą informacją także dla nich. Tania?
Ja mam takie pytanie i w ogóle super prezentacja, bardzo mi się podobała. Wspomniałeś, że jakby naszym celem powinno być dążenie do tych prostych rozwiązań. I w tej domenie prostych, tak dobrze to zrozumiałam, prawda? Czy... Nie wszystko jesteśmy w stanie zdegradować tego poziomu, prawda? Bo są systemy chociażby jak, które mają popyt i podaż i są giełdami, których nie jesteśmy w stanie zdegradować jeszcze niżej. Ale w gruncie rzeczy im bardziej możemy to zrobić, tym lepiej. Właśnie. I tutaj jest takie pytanie, czyli w jaki sposób możemy zapewnić, że te nasze rozwiązania będą innowacyjne? Bo tam było takie pojęcie best practice. Ja też jakby w swojej pracy no, cały czas się tutaj kierujemy best practice, tak już są jakieś rozwiązania, które są sprawdzone, ewentualnie możemy je wziąć i zaadaptować do naszych potrzeb. I tak właśnie się zastanawiam, czy jeżeli będziemy dążyć do tych prostych rozwiązań i best practice, to czy nie zgubimy innowacji, bo w tym chaosie i złożoności czasem udaje nam się wymyślić coś, co wcześniej nie było wymyślone. I jakie jest tutaj twoje zdanie na ten temat? Okay. Tym bardziej, że o innowacjach jakby się dużo mówi, tak, że dążymy do innowacji, bo chcemy zmienić świat. Okej, to wydaje mi się, że ten slajd ilustruje to, o czym teraz mówimy. Zależy, jak definiujemy innowację. Dla mnie innowacja jest... jest pewną zmianą systemową, która powoduje, że zaczynamy widzieć rzeczy w trochę inny sposób, albo że łączymy rzeczy w zupełnie inny sposób, żeby wygenerować rzecz, której do tej pory nie było. Natomiast to, że my destylujemy duży problem na prostszy problem, nie powoduje, że on przestaje być innowacyjny. Nam po prostu łatwiej jest go wtedy zrealizować. Tylko tyle. To znaczy może się okazać, że tylko nam udało się to wydestylować z chaotycznego problemu na coś faktycznie prostego, bo tylko wtedy jesteśmy w stanie tak naprawdę jakkolwiek traktować to, że udaje nam się coś zrobić wartościowego na sam koniec. Bo jeśli mamy całkowity chaos organizacyjny, chociażby na poziomie tego produkowania czegokolwiek, to nie mamy jakiejkolwiek przewidywalności, więc to, czy nam się cokolwiek udało zrobić, jest... To jest trochę wishful thinking wtedy. Nie? Natomiast, tak jak mówiłem, nie wszystko da się faktycznie już tak wypłaszczyć całkowicie. Natomiast wtedy mówimy o takiej iteratywnej innowacyjności, takiej, która najpierw budujemy jeden klocek, na nim budujemy następny i jeszcze następny. Dopiero wtedy okazuje się, że tworzymy coś zupełnie nowego, trochę bardziej ewolucyjne podejście. Natomiast nie wierzę w to, że uda nam się zbudować cokolwiek nowego, co nie jest oparte na historycznych podstawach.